Oglądacie Państwo informacje TKN24 Koński, Arkadiusz Góral, witam i zapraszam. A co w dzisiejszym wydaniu? 13,5 miliona złotych na inwestycje w gminie Końskie. Fałków ma wielkiego przyjaciela i nowe osiedle. 78 lat po rozbiciu więzienia w Końskich. Powstała książka o księdzu Andrzeju Zaparcie. 13,5 miliona złotych gmina Końskie otrzyma z nowej edycji Funduszu Inwestycji Strategicznych. To kasa na remont Muzeum w Sielpi, a także rewitalizację koneckich wiosek. W ramach programu inwestycji strategicznych gminie Końskie przyznano aż 13,5 miliona złotych dotacji na dwa zadania. Pierwsze dotyczy remontu budynku Muzeum w Sielpi i jest ono dotowane kwotą 4,5 miliona złotych. Drugie to wielki projekt rewitalizacji wsi w gminie Końskie z dotacją wynoszącą 9 milionów. Dwa projekty, które zyskały uznanie i dla których mam obietnicę wsparcia, to rzeczywiście od jakiegoś czasu czekają w tym sensie, że jest zarówno bardzo dużo wniosków dotyczących świetlic, jak i no, nie ma co ukrywać, że odebranie czy pozyskanie przez nas Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi wiązało się z swoistego rodzaju deklaracją, że my doprowadzimy ten zabytek do stanu, w którym będzie mógł być no, perłą Sielpi. I fakt, że do tej pory to się nie stało, jest dla nas frustrujący, bo kolejne nabory wniosków od Regionalnego Programu Operacyjnego poczynając, były dla tego obiektu niełaskawe. Obecnie Muzeum w Sielpi jest obiektem zamkniętym decyzją nadzoru budowlanego. Przyznane 4,5 miliona złotych ma być przeznaczone na przebudowę budynków dawnej walcowni i pudlingarni. Gmina na to zadanie musi rozpisać przetarg i pozostałą kwotę pokryć z własnego budżetu. Jeżeli chodzi o muzeum, to podstawową kwestią jest zabezpieczenie budynków. Główna hala jest pokryta dachem, który no, ma szczególną wartość ze względu na konstrukcję samej więźby dachowej, wzmacnianej przy użyciu tzw. śrub angielskich. I główną rzeczą, którą chcemy zrobić, to właśnie przebudować dach, ale zachowując oczywiście oryginalną konstrukcję i sposób budowania tej więźby i jej umocnienia. Oprócz tego tam powstanie taka część konferencyjna, czy taka, która będzie się wiązała z możliwością łatwiejszego, bardziej współczesnego udostępnienia tych zbiorów muzealnych zainteresowanym uczestnikom wycieczki. Część budynku ma być zaadaptowane też pod potrzeby programu SOWA, który zakłada utworzenie tam mini filii Centrum Nauki Kopernik. Z pieniędzy z programu inwestycji strategicznych skorzysta także wiele sołectw gminy Końskie, gdzie założono budowy, przebudowy lub modernizację świetlic wiejskich. Jeżeli chodzi o świetlice wiejskie, to nie ma co ukrywać, że ożywienie kulturalne, społeczne, związane między innymi z odtwarzaniem się kół gospodyń wiejskich, ale też pewnego rodzaju niecierpliwość związana z wychodzeniem z pandemii, czyli oczekiwanie, że jeżeli już wreszcie będzie można, to będzie jeszcze gdzie, spowodowały napływ ogromnej ilości wniosków do Urzędu Miasta i Gminy Końskiej dotyczących budowy świetlic wiejskich. I stąd ten projekt, dla którego uzyskaliśmy obietnicę dofinansowania, on jest o tyle ciekawy i realny, że na znakomitą większość tych obiektów zaznaczonych we wniosku mamy już dokumentację budowlaną i pozwolenie na budowę. Jeszcze tylko w dwóch obiektach czekamy na ostatnie dokumenty i niezakończone jest postępowanie o pozwolenie na budowę. Modernizowane będą świetlice wiejskie w miejscowościach Wąsosz oraz Sforzyce. Budowa od zera lub rozbudowa obiektów będzie miała miejsce w Jeżowie, Wincentowie, Gatnikach, Brodach, Pile czy Sierosławicach. Wszystko to przy dotacji rządowej wynoszącej 9 milionów złotych. Będzie to naprawdę wydarzenie dla koneckiej wsi dosyć znaczące, bo niemalże podwoi ilość takich obiektów społecznych, które są w naszej gminie i które mam nadzieję, że uczynią zadość oczekiwaniom i przyczynią się do tego, że to ożywienie życia społecznego, kulturalnego, które obserwujemy, ono się utrzyma, bo będzie miało no, podstawę w postaci takiej bazy.
Teraz gmina zarówno na projekt świetlicowy, jak i przebudowę Sierpiańskiego Muzeum musi rozpisać przetargi. Po nich okaże się, ile ostatecznie będą kosztować te zadania, a więc ile pieniędzy do nich będzie musiał dołożyć konecki samorząd. I znów to samo. Chodzi oczywiście o wypadek przy koneckim skrzyżowaniu nieopodal marketu Kaufland. Tym razem to Opel i Renault zderzyły się w tym miejscu, a było to w ostatnią niedzielę około godziny 15:30. Trzeźwy 65-letni kierujący pojazdem marki Opel, jadąc od ulicy Mostowej w kierunku Wojska Polskiego, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu ulicą Armii Krajowej w kierunku ulicy Lipowej pojazdowi marki Renault, którym kierował również trzeźwy 71-latek. W wyniku tego doszło do zderzenia pojazdów. Po tym wypadku dwie osoby trafiły do szpitala. Sobota była wielkim dniem dla gminy Fałków. Po raz pierwszy w historii tamtejszy samorząd przyznał tytuł przyjaciela gminy. Otworzono też osiedle, na którym znalazło się miejsce dla ponad 100 działek. Uroczysta sesja Rady Gminy w Fałkowie, nadanie specjalnego tytułu dla wiceministra Sebastiana Skuzy, otwarcie nowego osiedla i w końcu złote gody kilkudziesięciu par. To była sobota pełna wrażeń w Fałkowie. Wyjątkowe wydarzenia rozpoczęły się od uroczystej nadzwyczajnej sesji gminy Fałków. Podczas niej radni pierwszy raz w historii nadali tytuł honorowy przyjaciel gminy Fałków. Uhonorowany w ten sposób został Sebastian Skuza, będący obecnie wiceministrem finansów. Uzasadnienie podjęcia takiej uchwały odczytał przewodniczący Rady Gminy Piotr Gonerka. Potem głos zabrali wójt gminy Henryk Konieczny oraz sam nagradzany. Gościmy tu wspaniałego człowieka. Na pewno to, co pan przewodniczący przeczytał, na pewno ujęły mnie przede wszystkim pierwsze te słowa, które przy pierwszym kontakcie usłyszałem od pana ministra. To właśnie te słowa, że w tych małych samorządach, jakimi jest samorząd gminy Fałków, między innymi, bije serce Polski. Proszę Państwa, tak, tu bije serce Polski. I proszę Państwa, nawiązując do tego, niedawno była wizyta tutaj posła Krzysztofa Lipca i proszę Państwa, potwierdza się to, że rząd Rzeczpospolitej Polskiej dzisiaj widać to właśnie w środkach, które są przekazywane do samorządów w ramach Polskiego Ładu, proszę Państwa, widzi te samorządy. Ja to mówiłem na konferencji prasowej i tu dziękuję Panie Ministrze. Wiem, że Pan Minister o to zabiegał osobiście. Proszę Państwa, dla nas są to bardzo ważne środki. Bardzo duże i bardzo proste. I bardzo proste, proszę Państwa, nie trzeba, nie wiadomo, kilka segregatorów dokumentów pisać, żeby te środki pozyskać. Proszę Państwa, kolejna rzecz. Jeśli chodzi o Pana Ministra, no urzekła na pewno mnie osobiście, ale wielu z nas, to mieliśmy kontakt z Panem Ministrem, właśnie jego osobowość, prawda? To właśnie to, że potrafi słuchać nas, samorządowców, i to, co było w uzasadnieniu uchwały, przenosić to na nitę rządową. To jest bardzo ważne, proszę Państwa, że ten nasz głos tutaj, nasz, tego szczebla samorządu najniższego, jest słyszalny, prawda, na forach czy na spotkaniach rządowych. Panie Profesorze, z całego serca dziękuję za to wszystko, co Pan dla nas uczynił. Dlaczego mówię, że tu bije serce Polski? Tu w Fałkowie przewija się nowoczesność i tradycja. Nowoczesność, bo jak patrzę na budżet naszej gminy, który, jeżeli chodzi o strukturę wydatków, jest naprawdę dla jednostki samorządu terytorialnego budżetem wzorcowym. 30 kilka milionów strona wydatkowa, w tym 18 milionów na inwestycje. To może być naprawdę benchmark dla każdej jednostki samorządu terytorialnego. Tu jest ta nowoczesność, ale również tradycja. Koło gospodyń wiejskich, ochotnicza straż pożarna i pamięć, przede wszystkim pamięć. Wiemy w Polsce, kim była rodzina Ulmów, wy tutaj pamiętacie o rodzinie Olszewskiej. I wiecie, kto był tam, gdzie zginął mój pradziadek, kto był katem, a kto ofiarą. Wam nie trzeba tutaj mówić, kto to był ponury nur, Barabasz czy robot. Bo wiecie Państwo, co, jak przebiegała tutaj historia, jakie były nasze losy.
Podczas sesji wiceministra Sebastiana Skuzę doceniali też i dziękowali za jego pomoc przedstawiciele samorządu wyższego szczebla niż gminny, starosta konecki Grzegorz Piec oraz przewodniczący sejmiku województwa świętokrzyskiego Andrzej Pruś. Następnie uczestnicy spotkania udali się na teren nowego osiedla Jana Pawła II, gdzie pod budowę przygotowano ponad 100 działek dla zainteresowanych osiedleniem się w Fałkowie. Nowe osiedle mieści się w pobliżu drogi prowadzącej do Woli Szkuckiej. Uroczystego otwarcia dokonali goście sobotniego wydarzenia z wiceministrem Skuzą na czele. Fałkowski samorząd przygotował działki pod budowę za kwotę ponad 5 milionów złotych, z czego 80% pochodzi z zewnętrznej dotacji. Teren uzbrojono w drogi, kanalizację i sieć wodociągową. Ostatnim punktem sobotniego świętowania były Złote Gody, par z terenu gminy. Uroczystość przygotowano w szkole podstawowej w Fałkowie. Wystąpiły na niej dzieci z miejscowej szkoły, a także zaproszony zespół ludowy. Nie obyło się bez odznaczeń od prezydenta RP, a także przepysznego tortu. Więcej o Złotych Godach postaramy się Państwu opowiedzieć w osobnym artykule w naszym portalu tkn24.pl. W niedzielę wieczorem w Adamowie w gminie Smyków doszło do dachowania samochodu osobowego. Jak się później okazało, 38-latek, który prowadził auto, był kompletnie pijany. Na szczęście w wyniku zdarzenia nikomu nic się nie stało. 78 lat temu generał Antoni Heda Szary przeprowadził brawurową akcję i rozbił więzienie w Końskich. W niedzielę wspominano tamte wydarzenia. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. O Boże, Cielu, przejdź. Zdarzenia z czerwca 1944 roku nie były w Końskich rzeczą nową. Wcześniej dwukrotnie więzienie koneckie było rozbijane i uwalniani byli tam więzieni patrioci. W 1942 roku skromne siły koneckiej konspiracji czyniły coś szalonego, czyli rozbiły więzienie własnymi siłami, nie czekając na rozkaz i akceptację z zewnątrz, korzystając z pomocy zakonspirowanych, działających w państwie podziemnym, granatowych policjantów i strażników więziennych. Trzeba było szalonej odwagi, żeby w roku, w którym Wehrmacht świecił największy triumf, w którym wydawało się, że niepowstrzymanie przego zwycięstwa z bardzo skromnym uzbrojeniem, z jednym pistoletem, kilkoma granatami, porwać się na taką potęgę po to, żeby przyjaciół, żeby kolegów, żeby działaczy podziemia uwolnić. W 1943 roku, w pamiętnym skoku na Końskie, konecki więzień ponownie rozbił oddział Robota. Tym razem była to spektakularna akcja, która polegała na zajęciu miasta na całą noc z 31 sierpnia na 1 września 1943 roku. Na wschodzie trwały jeszcze walki na Łuku Kurskim. Nic nie było przesądzone. Nikt nie mógł powiedzieć z całą pewnością, że wojna ta dla okupanta niemieckiego skończy się klęską. A w środku Europy, w powiatowym mieście, oddział polskiego państwa podziemnego zajął miasto, zablokował potężne siły, liczące łącznie ponad 1500 żołnierzy wojsk różnych formacji niemieckich i policyjnych. Uwolnił więzionych, w tym tych, którzy byli tam więzieni z powodu podejrzeń o pracę w konspiracji. Zajął magazyny urzędne, zniszczył kwity kontyngentowe, listy tych, którzy byli przeznaczeni na wywózkę do Niemiec. Odskoczył niemalże bez spraw własnych, budując legendę potężnego zgrupowania, które jeszcze długo spędzało Niemcom sen z powiek i dla Końskich utrwaliło w przekonaniu Niemiec właściwą nazwę Banditensztab. W roku 1944 było nieco inaczej. To był czas, kiedy klęska Niemiec dawała się nieuchronna, kiedy wielkie katastrofy militarne na wschodzie przybliżały wojska radzieckie do granic Rzeczypospolitej, kiedy jednak równocześnie zaczęło być oczywiste, że polskie państwo podziemne, polska podziemna armia nie będą przez wojska radzieckie traktowani jako sojusznicy. Komendant Szary zdecydował się na szybkie, błyskawiczne działanie. Zarządził koncentrację swoich żołnierzy, przeprowadził rozpoznanie i to osobiste wyjście w środku dnia przebrany w niemiecki mundur. A następnie zaplanował szczegółowo i potem zrealizował plan, który
okazał się być skuteczny. Pozwolił tym razem w ostrej walce, bez osłony nocy, zająć główne punkty miasta, zablokować potężne wciąż siły niemieckie w tym mieście, rozbić więzienie, uwolnić więzionych tam kurierów polskiego państwa podziemnego, żołnierzy, którzy tam czekali na wyrok, i bezpiecznie odskoczyć. To nie była akcja bezkrwawa. To była akcja, w której polski żołnierz poniósł również trwałe straty. Ale wyszedł z tego boju zwycięsko. I my znamy te fakty dzięki temu, że przeżyli jego żołnierze, że sam generał Szary również w tym kościele mógł o tym opowiadać, mógł to wspominać. Jeżeli jest więc dalej sens w takich spotkaniach dzisiejszych, to on wynika z obowiązku pamięci. Nie ma już tych, którzy walczyli z Szarym i zajęli miasto. Nieliczni są ci, którzy pamiętają tamten czas, byli zbyt młodzi, żeby w nim uczestniczyć, albo pełnili funkcję posiłkową. Ale jeżeli my nie będziemy pamiętać o tamtych czasach, tamtych żołnierzach, tamtej ofierze, to traci ona sens. W naszej pamięci tamte czyny przetrwają. To jest nasz obowiązek. Wydarzenia sprzed 78 lat wspominano na Koneckim Cmentarzu, a w sobotę, kilkaset metrów dalej, na Błoniach, które mieszczą się nieopodal zbiorników wodnych Browary, odbył się pierwszy etap trzeciego przeglądu kół gospodyń wiejskich gminy Końskie. Wydarzenie to obserwował Piotr Malinowski. W sobotę po południu w Końskich miał miejsce trzeci przegląd kół gospodyń wiejskich pod nazwą Tradycja kołem gospodyń się toczy. W tym roku na Błoniach w pobliżu ulicy Browarnej spotkało się 11 barwnych grup. To pierwszy etap tegorocznych zmagań między gospodyniami z gminy Końskie. Na ten dzień panie przygotowały wianki na oktawę Bożego Ciała oraz zastawiły stoły do obiadu. Będą dzisiaj dwa konkursy. Pierwszy konkurs to już niedługo zbliżające się Boże Ciało i tutaj będą wianuszki na oktawę Bożego Ciała. Natomiast drugi konkurs będzie dotyczył kulinariów. I tutaj jest niespodzianka, bo gospodynie muszą przygotować cały stół, czyli tak jak to dawniej na wsiach bywało, gospodynie polskie i nasze wiejskie były bardzo gościnne, przygotowywały ucztę i tak też będzie dzisiaj. Każde koło musi przygotować cały stół zastawiony, ale tylko jedna potrawa będzie decydowała i oczywiście też ten stół, jak on wygląda, będzie przez jury brana pod uwagę. W trakcie wydarzenia nie zabrakło radosnych tańców i śpiewów. Zatańczył nawet obecny na imprezie burmistrz miasta i gminy Końskie Krzysztof Obratański. Muzykę zapewniła kapela Kmiecie spod Rzeszowa. Z tamtej strony jeziora stoi ta zielona. Koła gospodyń wiejskich są jedną z takich fantastycznych form samoorganizacji, które działają spontanicznie, nawiązują do tradycji, ale szczególnie są potrzebne teraz, po pandemii, kiedy byliśmy tacy zatomizowani, rozdzieleni, byliśmy zostawieni sami sobie. Takie wspólne działanie, wspólne przeżywanie, organizowanie różnych rzeczy, zwłaszcza powiązane z promowaniem tradycji naszych stron, to myślę, że jest coś, co jest warte wspierania. Trzeba przyznać, że uczestniczki przeglądu naprawdę się postarały. Mieszkańcy mogli oglądać naprawdę ładne i kreatywne ozdoby i stoiska, a uśmiechnięte gospodynie chętnie częstowały specjałami, które przygotowały na tę okazję. Wśród startujących kół znalazły się debiutujące na przeglądzie dziewczyny z Broadwayu, czyli panie z miejscowości Brody. Wrażenia na pewno są ogromne. Było na pewno dużo stresu z naszej strony, bo to jest pierwszy. Nie wiedziałyśmy dokładnie jak, że tak powiem, ugryźć ten konkurs, ale dziewczyny od nas okazały się tak zgrane i tak ochoczo pomagały, że wrażenia przeszły nasze oczekiwania i w ogóle... No nawet dookoła klienci, którzy chodzą, oglądają, mówią, że mamy najzasobniejszy namiot. Starań było mnóstwo, potraw mamy mnóstwo. Naszą potrawą, taką wisienką na torcie będą placki ziemniaczane smażone na miejscu. Także serdecznie zapraszamy. Mamy chyba ze 20 rodzajów ciast, różne inne cuda. Prazoki, gołąbki, kapustę z grochem i kapuśniak. A najbardziej jesteśmy zachwycone tym, jak nas przyjęli ludzie. Bo tylko same pochlebne opinie dostałyśmy, także... To pierwszy etap
trzeciego przeglądu kół gospodyń wiejskich w gminie Końskie. Kolejny odbędzie się 9 lipca. Wtedy uczestniczki będą przedstawiać scenki obyczajowe związane z dawnym życiem gospodarskim. Podsumowanie natomiast wraz z ogłoszeniem wyników będzie miało miejsce 30 lipca. Wszystkie wydarzenia odbywać się będą na błoniach przy stawach browary. Pozostając przy zbiornikach wodnych na Konecczyźnie, informujemy o tym, że niebawem jeden z nich będzie można obejść wokół. Mowa o zbiorniku na Starym Młynie. Po remontach, które miały miejsce wokół stawu na Starym Młynie w Końskich, gmina Końskie planuje kolejne działania w tym miejscu. Tym razem chodzi o umożliwienie obejścia zbiornika wodnego dookoła. Nad rzeczką, która wpływa do stawu, miałaby powstać kładka, dzięki której będzie możliwość spacerowania w niedostępnej do tej pory części tego terenu. Chcemy przerzucić nad rzeczką kładkę, która pozwoliłaby na to, żeby utworzyć pełny ciąg spacerowy dookoła zalewu. I stąd przetarg, stąd mam nadzieję niedługie rozstrzygnięcie, które pozwoli nam na to, żeby jeszcze w tym roku, jeszcze tego lata można było z takiego ciągu spacerowego korzystać. To jest urocze miejsce i mam nadzieję, że jeżeli dodamy tę wisienkę na torcie, to raczej przyczynimy się do wzrostu popularności wśród spacerowiczów, wśród tych, dla których pobyt na świeżym powietrzu, jeszcze w bliskości wody, no to jest czymś, co jest wartością dodaną. Materiały na utworzenie kładki zostaną pobrane z rozmontowanego już mostku, który znajdował się na ulicy Mostowej 2, obecnie nazywającej się Mikołaja Ślifierza. Pomost, który pojawi się przy stawie, będzie miał długość 12 metrów. Budowa obiektu może rozpocząć się już w czerwcu tego roku. Ksiądz dziekan Andrzej Zapart w niedzielę obchodził 50-lecie swojej posługi kapłańskiej. Z tej okazji w kolegiacie świętego Mikołaja odbyła się uroczysta msza święta, a następnie jubileuszowe spotkanie miało miejsce w Koneckiej Astorii. Również z tej okazji powstała książka będąca wspomnieniami duchownego z okresu swojego pobytu w wojsku. 2 lata bez 7 dni nosi tytuł książka poświęcona osobie księdza dziekana doktora Andrzeja Zaparta, proboszcza parafii świętego Mikołaja w Końskich, który świętuje obecnie 50-lecie posługi kapłańskiej oraz 75. urodziny. Autorem jest sam ksiądz Zapart, bo publikacja to w dużej mierze jego wspomnienia. Dzieło pomogły stworzyć osoby związane z powiatem koneckim. Książkę wydał Jarosław Staciwa, prezes TWRP Wszechnica Konecka, a jej fundatorami byli Grzegorz Piec, Robert Plech, Wojciech Owczarek i Jacek Werens. Za redakcję odpowiadał Marian Wikiera, korektą zajęła się Beata Kij, a okładkę opracował Krzysztof Rusin. Wydanie zawiera notę biograficzną księdza Andrzeja Zaparta, mnóstwo fotografii pochodzących z jego prywatnego archiwum oraz przede wszystkim wspomnienia kapłana. Publikacja autorstwa księdza Andrzeja Zaparta, praktycznie jego wspomnienia, dotyczą jego pobytu w wojsku i powstała, no może z tego tytułu, że zwrócił się do nas ksiądz proboszcz Zapart z zapytaniem, czy jego wspomnienia nie są godne wydania. Ponieważ stwierdził, że 4 lata temu na apel Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego oczywiście napisał takie wspomnienia, wysłał, a 4 lata prawie minęły i nie dostał żadnej odpowiedzi. Wobec tego zapytał, czy to dalej ma leżeć w szufladzie, czy może ujrzeć światło dzienne i czy czytelnika zainteresuje. Tu wspólnie na wydziale stwierdziliśmy, że tekst rzeczywiście jest pisany ręką wprawnego literata. Oczywiście wymagał korekty, pewnych działań związanych z formatowaniem, opatrzenia dodatkową ilością zdjęć, stąd częste wizyty u księdza wzbogaciły publikację o stronę fotograficzną i oczywiście notę biograficzną, która przedstawia postać autora. Chcę powiedzieć, że właśnie w tym roku mija 50 lat kapłaństwa księdza Andrzeja. Wiąże się to również z faktem 30 lat, jak jest proboszczem w parafii świętego Mikołaja i to jest wynik wręcz rekordowy. Na zacnej liście proboszczów w historii parafii jest to trzecia postać z tak długim stażem. No i wreszcie 75-lecie życia, które urodziny będą w październiku. We wspomnieniach ksiądz Zapart odnosi się do tego, jak to było w tym wojsku, jakie pomysły ci alumni mieli, ale nie tylko. Przypomina fakt, że razem z nim służył błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko.
Publikacja jest kolportowana przez Starostwo Powiatowe w Końskich. Na pewno trafi do księgarni Katarzynka, na pewno trafi do Biblioteki Miejskiej i będzie kolportowana podczas uroczystej mszy świętej z okazji 50-lecia kapłaństwa, czyli w najbliższą niedzielę przed sumą. Jest to wydanie bezpłatne. W tym momencie chcę osobiście podziękować w imieniu swoim i księdza Andrzeja Zaparta fundatorom, którzy złożyli się na koszty związane z wydrukiem. Dodam jeszcze, że roli wydawcy podjęła się Wszechnica Konecka, to jest Towarzystwo Wspierania Rozwoju Powiatu i z tego miejsca składamy podziękowania na ręce prezesa Jarosława Staciwy. Na koniec o starych grach oraz wiekowym sprzęcie komputerowym. W weekend z naszą kamerą odwiedziliśmy event Maleniec na 8 bitach. W zabytkowym zakładzie hutniczym w Maleńcu w niedzielę zorganizowano imprezę Maleniec na 8 bitach. To wydarzenie poświęcone starym grom i starej technice komputerowej, starej technice związanej z szeroko rozumianym zakresem gamingowym. W Maleńcu dzisiaj jest bardzo rodzinnie, bo wydarzenie to połączono z piknikiem familijnym. Mamy więc strażaków, którzy obwożą na swoim kładzie, czy urządzają przejażdżki po pobliskim zalewie łódkom. Jest Stowarzyszenie Historyczne Pasja, które zachęca do gier i zabaw o historycznym podtekście. Jest także Stowarzyszenie Spinacz, które urządza różne animacje, gry i zabawy dla najmłodszych. Mamy także tutaj stoiska gastronomiczne, mamy stoiska pokazujące historię tego miejsca. Można za darmo zwiedzać zabytkowy zakład hutniczy, można patrzeć na to, w jaki sposób tutaj pracowano dawniej, bo choćby kowal pokazuje sposoby kucia różnych rzeczy, jak to niegdyś w Maleńcu bywało. Generalnie na miejscu pojawiło się w ten niedzielne piękne popołudnie, bo pogoda jest znakomita, bardzo wielu mieszkańców zarówno powiatu koneckiego, jak i ościennych miejscowości, bo widzimy samochody na różnych rejestracjach. Warto przybywać do Maleńca i warto uczestniczyć w tego typu wydarzeniach. I to już wszystko, co przygotowaliśmy w tym wydaniu najważniejszych koneckich informacji TKN24. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.